Ja naprawdę jestem przekonany, że w Polsce jest autorytaryzm. I o tym też jest w książce. Znaczy, że oni naprawdę nam zmienili ustrój. Zmienili ustrój, czyli no, ukradli nam Polskę. Dlatego, że Polska nie jest dla jednej partii. Gdzie widzę te przejawy autorytaryzmu? Widzę je przede wszystkim w kwestiach dotyczących mediów. Mam duży problem z tym, że w Polsce w mediach rządowych są zmasowane akcje kłamania, oczerniania, wykluczania ludzi. Mam ulubiony przykład. On źle brzmi, bo dotyczy mnie po prostu, ale no, statystycznie jestem dość często występującym w mediach politykiem opozycji. No to nie byłem przez 7 lat, a właściwie już przez 8, ani razu zaproszony do żadnej audycji informacyjnej w mediach rządowych, jeżeli chodzi o telewizję. Troszkę inaczej jest z radiem, zależy jeszcze kto. To znaczy, że oni na pewno tam mają cenzurę. Ja mam taki dowód, że jeżeli oni mnie nie zaprosili nawet w kontekście ukraińskim ani razu, to muszą mieć listę, na której jest napisane, kogo oni zapraszają. Po prostu nie ma innej możliwości. Ja się nie żalę, bo bym teraz już do nich nie poszedł. Bo uważam, że te media są całe do zmiany. I kogo spotykam, bo to przecież nie jest moja decyzja, przekonuję, że to jest najważniejsza sprawa. Szybka zmiana w mediach. Drugi czynnik, dla którego uważam, że mamy rządy już autorytarne, to jest kwestia sądów i sprawiedliwości. I to, proszę Państwa, nie jest tak, że powiedziałbym kiedyś, że było wszystko dobrze. Bo postulat, żeby zreformować sądy, był przecież postulatem prawdziwym. Tylko my dzisiaj mamy twardą statystykę, że po ich działaniach jest gorzej. Jeżeli chodzi o czas rozstrzygania, jeżeli chodzi o otwartość na, jeżeli chodzi o niezależność sędziów, jeżeli chodzi o naciski na prokuraturę, ale jedna przede wszystkim podstawowa kwestia. Czas rozstrzygania spraw. Na 100% jest gorzej. Nie wchodzę już w sprawy, które, no, które trzeba by tutaj poruszyć, czyli sprawę Trybunału Konstytucyjnego, sprawę poczucia sprawiedliwości. Mi to zostało w głowie, bo pamiętam jak i specjalnie to powiem, oni się strasznie to denerwują, kiedy prowadziłem negocjacje z Janukowiczem w czasach przed 2014 rokiem. W imieniu Parlamentu Europejskiego kierowałem wtedy delegacją Parlamentu Europejskiego do spraw Ukrainy i mówiłem do Janukowicza, kiedy chciałem przekonać, mówiłem mu, panie prezydencie, jak pan już zrujnował prokuraturę, chodziło o Ukrainę. Kiedy pan ciśnie na adwokatów, to jedna rzecz jest takim przesądzającym elementem. Sąd. To każdy człowiek ma w głowie, że czy ma pieniądze na adwokata, czy nie ma. Czy ma znajomości w prokuraturze, czy nie ma. To na końcu pójdzie do sądu i człowiek gdzieś intuicyjnie liczy na tę sprawiedliwość. Także człowiek, który z sądem nie ma do czynienia. Bo większość nie ma do czynienia. Większość ludzi nie ma do czynienia, ale ma w głowie, że jest jakiś sąd, który w razie czego, jakby coś się mu w życiu nie udało, bo przecież nie mówimy tylko o kryminalnych przestępstwach, to będzie miał to poczucie sprawiedliwości zrealizowane. Tego brakuje dzisiaj. I trzeci element, wybory. My w Polsce, żeby wygrać, to musimy wygrać z zakładką. Dlatego, że w Polsce, wczoraj tłumaczyłem też komuś, że w Polsce to jest tak, że liczyć to może jeszcze ostatnie wybory były liczone, chociaż też niektórzy mają wątpliwości. Ale proces wyborczy to nie tylko liczenie głosów. To jest tak, że my dzisiaj nie mamy już żadnej kampanii wyborczej. I nigdy nie było idealnie. Bo na tym polega życie człowieka, że nic nie jest idealne. Ale takiej przewagi, jeżeli chodzi o używanie dokumentów administracyjnych, czyli włączenie urzędów, włączenie firm państwowych po ich stronie, włączenie całej machiny instytucjonalnej oraz mediów rządowych, które w niektórych regionach i w niektórych miejscach są jedynymi mediami.
I nie myślcie sobie Państwo, że to jest wszystko takie, no ludzie się pośmieją. Pośmieją się ci, co mają wybór. A ci, którzy są bombardowani, to jest psychologicznie udowodnione. Po 10-20 razach nawet osoby bardzo odporne zaczynają tracić odporność na propagandę. Więc autorytaryzm autorytaryzmowi nierówny. Są oczywiście bardziej intensywne autorytaryzmy. Ale mamy, jeżeli to przedstawić, jako tak, ja to często tak robię, jako ostrość papryczki, jak czasem w kartach w tajskiej restauracji. Od 1 do 10. To my już mamy tak 2-3. I jeszcze z tendencją wzrostową. I to tak jest. I jeżeli mam taką motywację, żeby nie zostawić ani jednej wolnej godziny, to to jest ta motywacja. Bezwzględnie ta motywacja. Przerwać urządy. Przerwać urządy, żeby w imię sprawiedliwości, żeby potem można było normalnie uprawiać politykę. I dlatego, kiedy bliscy moi znajomi różnych mediów jawnią, którzy mówią, najbardziej nie lubię tego zdania, to jest tylko polityka. Idziecie na marsz 4 czerwca? Nie, bo to polityka. Nie, kochani, tym razem to nie jest tylko polityka. Tym razem chodzi o całą grę o zasady. Kiedyś znowu sobie nie pójdziecie na jakiś marsz, kiedyś znowu nie pójdziecie na wybory, kiedyś znowu sobie pojedziecie tu czy tam w dzień wyborów, ale tym razem jest inaczej. Tym razem jest naprawdę wyjątkowo. A najlepszy dowód, że nawet oni to mówią, że tym razem naprawdę jest inaczej. Bo trzeba im zabrać z rąk Polskę, którą się bawią, do czego nie mają prawa, bo Polska nie jest bezpośrednio prawa. I to jest moja motywacja. O tym jest trochę w książce, ale też takie było oczekiwanie, że on powiedział o swojej osobistej motywacji. Taka ona jest. Dlatego dzisiaj tu jestem. Książka Spokojnie już nie będzie nosi taki podtytuł Koniec naszej belle epoque. Co to oznacza dla Polski, Europy, dla świata? No Polska to jest coś, co straciliśmy w ostatnich latach i nagle żeśmy się zorientowali, że coś stracili. Bo nagle zorientowaliśmy się, że rozmawiamy z dzieciakami i one i właściwie brakuje argumentów. No bo oni już żyją w czasie, kiedy można sobie pojechać, dokąd się chce. I nagle obcemu wytłumaczyć, że to nie zawsze było tak, że granice można było przejechać, że trzeba było mieć wizę, że paszport był na milicji. To nie jest takie proste. Nagle zaczęliśmy się z tym mierzyć. Było 30 lat, w historii Polski, było 30 lat w historii Polski, kiedy tak, bezpieczeństwo w zasadzie zagwarantowały Stany Zjednoczone, rozwój ekonomiczny zagwarantowała Unia Europejska, nie dlatego, że dała pieniądze, tylko dlatego, że dała możliwość realizacji polskich aspiracji. Polacy sobie radzą, taki paradoks, że w regionach konserwatywnych sobie bardzo dobrze radzą. Razem dobrze w Podkarpacie, myślę, że nieźle znam już Polaków i Podlasie. No tu ja wiem, że nie jesteśmy na Podlasiu całkiem. Ale tu też jest ta tradycja takiego bardzo konserwatywnego podejścia do gospodarowania. Więc trzeba było tylko zagrać na tej aspiracji, czyli otworzyć rynki. No to się stało, to Unia Europejska ogarniała. Nie chodzi o te pieniądze. Chodzi o możliwości. Chodzi cały łańcuch powiązań gospodarczych, który dał te możliwości. Czyli bezpieczeństwo, gospodarka, dobry ustrój, w którym każdy się czuł dobrze. To nie jest tak, że myśmy się nie wrócili o politykę. Ale odkreślmy na moment ten film w naszej głowie. Przecież myśmy się spierali o politykę jeszcze kilka lat temu. Ale nie było tak, że się w rodzinach kłócili. Nie było tego napięcia. Napięcie przyszło w ostatnich latach, kiedy zabrało nam ten czas. Belle Époque. Te 30 lat. Belle Époque nawiązanie do czasu z przełomu XIX i XX wieku, kiedy cała Europa miała te swoje Belle Époque. Taką piękną epokę po wojnie polsko-francuskiej.
klasyczna Belle Epoque. Samochód gdzieś wtedy. Początki lotnictwa wtedy. Świetna sztuka wtedy. Same dobre skojarzenia dla Europy. I u nas też. Bezpieczeństwo w naszej Belle Epoque. Gospodarka też ten czas. Wasza praca też ten czas. Ktoś powie, nic nie mogło wiecznie trwać, ale jednak czujemy, że przydało się Polsce jeszcze trochę takiego czasu rozwoju. I czujemy, że no tak, że pisowcy przez swoją politykę stanęli temu na przeszkodzie. I więc nie gramy o coś dla siebie, tylko gramy o zasady, więc gramy o zasady, w których ten, kto naprawdę uzyska większość, będzie mógł rządzić, i będzie mógł pokazać, że szanuje także prawa czy oczekiwania tych, którzy w większości tym razem nie uzyskali. Bo na tym polega demokracja. Nie tylko na rządach większości. Jakby polegała tylko na rządach większości, czyli polegała na tym, że jak ktoś raz uzyskał większość, to może zrobić z mniejszością to, co chce, to nie byłaby możliwa zmiana władzy. Demokracja polega na tym, że ten, kto wygrał, urządza świat po swojemu, adekwatnie do tego, jak wygrał, ale zdając sobie sprawę, że to jest czasowe, czyli że musi zostawić przestrzeń dla tych, którzy w większości nie uzyskali tym razem. Te zasady zostały złamane w ostatnich 8 latach. Na pewno też się wszyscy zastanawiamy, ja przynajmniej czytając książkę, przewidział pan, panie profesorze, rozpoczęcie tego konfliktu, kiedy wszyscy mówili, że raczej Putin się nie zdecyduje. Przewiduje pan też jego szybki koniec. Co to oznacza dla Polski? Czy szybki, to nie wiem. Ja po prostu uważam, że Rosja się na pewno rozpadnie. I znaczy teraz to już nie jest taka awangardowa teza. Kiedy byłem tu 2 lata temu, to wszyscy dziwaczyli i tam kiwali głowami, jak z Magiatem rozmawiali. No dzisiaj to już widać. Tylko wiecie państwo, my ani nie mamy na to wpływu, czy Rosja się rozpadnie, czy przetrwa. My możemy jedną rzecz zrobić. Być przygotowanymi na różne scenariusze. I ja tu jestem się postawiony trochę bardziej jako polityk niż politolog jednak, to powiem, ja oczekuję od polskiego rządu, wiem, że następny polski rząd, jeśli wygramy, taki będzie, dużo więcej myślenia w kategoriach scenariuszy, czyli przygotowania się na różne rozwiązania, żeby nas znowu coś nie zaskoczyło. No widzicie państwo bunt Prigożyna. Cały świat mówi o buncie, który faktycznie powstał w rosyjskiej armii. Możemy do tego rozumieć, co tam się naprawdę stało, bo mam swoje zdanie. Ale o 8 rano, tydzień temu, w sobotę, nie było wiadomo, co się stało. Wicepremier, który ma się za specjalistę od spraw bezpieczeństwa, udziela wywiadu, w którym o tym nie wspomina. Jest po tygodniu, kiedy jest bunt Prigożyna, który trwa już 2 dni, bo też on się nie stał rano w sobotę. No pozbierajmy fakty. Bunt w armii rosyjskiej trwa już 2 dni. Nie wchodzę teraz w to, czy sprowokowane, czy spóźnione, czy nie, ale no, dzieje się poważna sprawa, o której mówi cały świat. Wystarczy włączyć jakąkolwiek zachodnią telewizję, wszystko. Rozlokowane w 4 nowych miejscach głowice jądrowe. W tym w 2 blisko granicy z Polską. Wicepremier udziela wywiadu. Zachowuje się tak, jakby tego nie było. Dziennikarz pyta go tam o różne dyrdymałki, oni sobie tam coś wymyślają, tam oczywiście te wszystkie swoje jazdy obowiązkowe. I nagle dostajemy wytłumaczenie, że wywiad był nagrany. No to przepraszam, ja nie potrzebowaliśmy do tego Metternicha, żeby zrozumieć, że wywiad był nagrany wcześniej. To było jasne, tylko że to nie polepsza sprawy, to jeszcze gorzej. No bo jak oni się zorientowali, że mają bunt w Rosji i że nie wiedzą, co się dzieje, że jest jakiś temat, no to powinni albo nagrać wywiad od nowa rano, albo puścić w tym czasie, nie wiem, Beethovena albo Chopina. A oni wyemitowali wywiad nieaktualny i jeszcze go bronili. Z tego wynikało, że nie powstawali do 9 i nie włączyli informacji. Po czym premier wydaje oświadczenie, że rząd jest na stałe poinformowany o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polski. No to najwyraźniej wszyscy byli poinformowani z wyjątkiem Kaczyńskiego. A potem robią posiedzenie dopiero wieczorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy tam jakiegoś innego składu, bo oni się boją Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc tam wymyślają sobie inny skład, żeby nie zapraszać opozycji.
robią jakieś posiedzenie, mówią, że wszystko kontrolują, wtedy, kiedy już cały świat wie, że bunt Prigożyna został zduszony. No to niech sobie każdy oceni te sekwencje i powie, czy czuje się bezpiecznie, bo jedno jest moim zdaniem oczywiste. Kwestia Białorusi będzie jedną z najważniejszych spraw w najbliższych miesiącach. Dlatego, że pozycja Łukaszenki jest bardzo słaba, znacznie słabsza niż się wydaje. Jeżeli w ogóle ten Prigożyn tam został wysłany, to raczej po to, żeby w ramach pewnego kompromisu wokół Putina pilnować Łukaszenki, niż to Łukaszenka się sadził, że to on wszystko załatwił. Kompletnie w to nie wierzę. I myślę, że nikt z poważnych analityków w takie historyjki Łukaszenki nie wierzy. Tam może być tak, że z dnia na dzień nie będzie Łukaszenki. I będzie problem, co się dzieje dalej. I to będzie bardzo ważna sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. I no, powinno być tak, że rząd polski wtedy się zorientuje tak do 9 rano, co się dzieje w Mińsku. Bo to jest, to był problem rządu tydzień temu. Czy my w kategoriach końca tego konfliktu możemy widzieć szansę dla siebie przy odbudowie Ukrainy? Jaka powinna być nasza rola? Jednej rzeczy nie rozwinąłem, a powinienem... Czyli wiecie państwo, powiedzieć, że Rosja się rozpadnie jest nietrudno, no bo każde imperium się rozpadło. Jak się holenderskie rozpadło, jeżeli się hiszpańskie rozpadło, to i rosyjskie się rozpadnie. Więc to nie jest wcale aż takie trudne znowu to powiedzieć. Jedyne, co się nowego wydarzyło, to że Putin to bardzo przyspieszył i jest dużo już w tej chwili sygnałów, że otoczenie Putina bardzo się niepokoi o to, że Rosja się kawałkami rozpadnie. Przez kawałkami rozpadnie to, mam na myśli na przykład na Kaukazie coś odpadnie, że będą bardzo poważne tarcia wewnętrzne, że Rosja wejdzie w długotrwały okres smuty, w którym to czasie będzie bardzo niebezpieczne. Bo to będzie miało konsekwencje dla nas, na przykład jeżeli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo, strukturę armii, także kwestie uchodźców, no, mnóstwo problemów, które nie mamy teraz czasu, żeby o nich mówić. Powiem szczerze, w sprawie Ukrainy ja uważam, że już jest szansa zmarnowana. Bo rząd polski nie ma żadnej inicjatywy. Czy ktoś od roku słyszał o jakiejś poważnej inicjatywie rządu? To oni sobie myślą, bo to jest tak, była jakaś postawa polskiego społeczeństwa. Ja to nazywam powstanie humanitarne. Czy na południu Polski, tam przy granicy z Ukrainą, to było tutaj zresztą też, ale tam to naprawdę no, było po prostu jak w filmie. Nie? Polacy przyjęli, mówię to zachodniakom szczególnie, mówię, ej, ja rozumiem, że wy macie, że wy też byście przyjęli w Londynie czy we Francji. Tylko wy macie zawsze drugą łazienkę, garsonierkę, drugie mieszkanie. A te miliony Ukraińców, które były w Polsce, to było w tej jednej łazience, w tej jednej lodówce się codziennie rano zaopatrywało w żywność. To nie jest takie proste. To naprawdę robi ogromne wrażenie na ludziach na Zachodzie. Że w Polsce miliony ludzi otworzyły swój własny dom, swoje własne mieszkanie, dało swoją własną sypialnię. To tak poszło, nie? W związku z tym Polacy mają aspiracje, żeby w tym wszystkim, i mają tytuł, żeby uczestniczyć w tym, co się będzie działo po wojnie. Ale do tego potrzebują skutecznego rządu. To znaczy rząd musi za tym chodzić, co tu dużo mówić. No musi być w tym jakaś polityka. A tu nie ma żadnej polityki. No słuchajcie, to co oni wyprawiają z naszymi sojusznikami na Zachodzie, że ja jestem ostatni, który jakoś jest miłośnikiem niemieckiej polityki. Całe życie krytykowałem niemiecką politykę. Ale to, co oni wyprawiają ostatnio, znaczy jeżeli jakikolwiek Niemiec powie jedno dobre słowo na mój temat, przykładowo, albo kogoś z Platformy, to my się mamy potem tydzień tłumaczyć, że ktoś powiedział o nas, że jesteśmy na przykład fajni. Znaczy oni zrobili z polityki dom wariatów po prostu. Znaczy są tacy politycy PiSu, którzy od rana są w stanie napisać 10 tweetów przeciwko Niemcom, jakimkolwiek. Znaczy to jest polityka strasznie dla nas groźna, bo z Niemcami jest mnóstwo konfliktów interesów faktycznie. Jak to z bliskim sąsiadem i sojusznikiem? I powiedzcie mi, jak potem z nimi negocjować, kiedy PiSowcy robią po prostu z tego jedną wielką kpinę, doprowadzają to do jakiegoś mega absurdu. No.
W ubiegłym tygodniu sobie wymyślili, że będziemy się tłumaczyć z wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej, bo co? Teraz mamy powiedzieć wszystkim Niemcom, żeby nie powiedzieli ani jednego dobrego słowa o nas, bo zresztą o pisowcach wolno, bo jak powiedzą o pisowcach, to pisowcy wtedy dadzą w telewizji, że ich chwalą. Tylko o nas nie wolno, nie? Francuz nie może o nas dobrego słowa powiedzieć, nie wiem kto jeszcze, bo się okaże, że co? Znaczy też trzeba złapać już taki dystans do nich i powiedzieć, słuchajcie, naprawdę przeginacie, nie? Polska polityka zagraniczna nie może w taki sposób wyglądać. Naszym wrogiem jest Rosja. Naszym wrogiem jest Rosja. Naszymi sojusznikami są Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia. Z wieloma z naszych sojuszników mamy różne konfliktowe sprawy. Tak, to prawda. Ale to jest właściwe postawienie problemu. Przypomina mi się, jak w Ameryce uczą, bo często są jakieś konflikty na linii Francja-Stany. I w Ameryce uczą takiej odpowiedzi. Polityków. Kiedyś mi to ktoś tłumaczył. A co pan uważa, że prezydent, a powiedzmy, żeby obecnych nie targać, Sarkozy powiedział coś o Stanach Zjednoczonych? Dobra odpowiedź jest. Po pierwsze, Francja tradycyjnie jest naszym sojusznikiem. Po drugie, w tej i tej sprawie nie zgadzam się z prezydentem Francji. I tak powinna przyjąć odpowiedź w każdej sprawie z Niemcami, bo inaczej się z nimi nic nie załatwi. Po pierwsze, Niemcy są naszym sojusznikiem. Po pierwsze, Francja jest naszym sojusznikiem. Po pierwsze, w Unii Europejskiej mamy sojuszników, a wrogiem jest Rosja. A po drugie, to mamy różne konfliktowe sprawy i możemy je załatwić tylko, jeżeli będziemy w ogóle rozmawiać.